Cześć, siemanko wszystkim. Witam, kolejny wypad nad wodę. Zaraz dojedzie do mnie Marek. Dzisiejszy wypad nad wodę to jest taki spełnienie trochę niedosytu, które mieliśmy z Łukaszem ostatnio na zawodach. Kto śledzi nasz kanał, choć kto widział film na naszym kanale z zawodów, to wie, że no poszło nam średnio na jeża. Liczyliśmy troszkę na więcej. No ale co zrobić, ogólnie atmosfera była przekozak. Pozdrawiam wszystkich, którzy startowali na zawodach na łowisku Sazan. Było przekozacko. Sportowo troszkę słabo. No, spięliśmy też z Łukaszem kilka naprawdę dużych ryb. Kilka ryb mieliśmy bliskich wyholowania. Na pewno byłoby troszkę lepiej. Rozkładamy się powolutku, robimy miejsce na biwaki. I zaczynamy naszą przygodę wędkarską. Dzisiaj miał być inny zbiornik. Jest dzierżno duże, ale chcemy miło, fajnie, sympatycznie spędzić czas. Także mamy nadzieję, że się uda. Mareczek jedzie. Mareczku, tu jest dla ciebie miejsce, ale dziura twardo jest, ale dziury są, prawda? Tutaj chcesz? W tym miejscu? Cień, wiesz? Aha, to tak go zostaw, jak je. No, wiesz co, nie wiem, czy jeszcze nie podjechać troszkę do tyłu może. Czy dobrze? To byś jeszcze. Jak jutro będziemy wyjeżdżać, powiesz, że się cofnę, se tu wjada, ty se wyjedziesz i osem tu. Cześć przede wszystkim. Byku. Siemanko, cześć. Dobra, a tylko że tutaj w takiej kałuży jeszcze daj troszkę jeszcze. Albo dobra, możesz tak być. Bo wysiadasz w sumie na suche. Będzie dobrze. Będzie dobrze, panie Bobrze. Dokładnie. W nocy bobry chodzą. Ja. No. O kurde, ale tu jeszcze nie chytał na końcu, kurczę. No to będziesz miał okazję. To jest ciężko. My kiedyś tu fest, no na co znaczy wiesz, teraz jest fajnie, bo jest upały są i jest twarde, wiesz, jest ale twarde, jakby było no. Tak po deszczu. No to ja też bych się nie pchał, nie? No. To by była lipa wtedy, ale tak to spokojnie wyjedziemy. No spokojnie. Także. Tak Marek, tu kiedyś byliśmy z Łukaszem. No. Wiesz co? I no co żeśmy pochytali, ale tu ostatnio też fajnie pochytali. Hop. Ale miło cię widzieć Mareczku, bo już cię nie widziałem dosyć długo. No my się nie widzieli, no. Ja. A ci powiem, znani my są, a przynajmniej o. Tyś jest najbardziej znany. Ja ostatnio uważam do Lidla, tam na Tesco, nie? Dwarza tamten, z Kasią byliśmy, zrobiliśmy zakupy, wyłażymy już z tego Lidla. Kasia jeszcze tam szła do Maxi z po coś, ja tam pakuję klamory i kupił się ten płyn do spryskiwaczy, nie letni. Lewą się płyn i ktoś idzie za mną, znaczy no, czuję, że ktoś się, wiesz, stoi i podoba się do mnie, nie? I tak, he, fajne filmy, he. Patrzę, no jakie filmy? No jak takie, Bolek i Lolek. Aha! Bolek i Lolek rządzi. Tak jest. Dobra, to co, po lekku się rozstegowujemy. Nie wiem, czy tu widać, czy coś puchnie, ale dziabnął mnie przed chwilą wargę w tym cieniu. Niesamowite rzeczy. Marek! No? Spodenki mam dla ciebie. Spodenki? Ja. Jakie spodenki? Fajne takie. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Co? Nie rozumiem cię. No zobacz. Musisz przyjść przypasować. Co? No nie wiem czy blejza. Bleziesz, no. One są rozciągliwe. No, będę musiał brzuch wciągnąć. A ty mnie nagrywał, że jak z takim tym, ja? Z brzuchem? Słońce załazi od genału od razu. To, że się zbiął jak... Jak młoda czereśnia. Dobra, trzeba szykować. Jeszcze jeden zestaw zrobię. Mamy plan działania. Bo masz, czekaj chwilę. Bo masz przełożone nie przez ten, nie przez szczytówkę ostatnio. Masz na przedostatnią przełożone. Ale czekaj, no, ale przełożysz to, bo to jest grube są, nie?
podziuban jesteśmy strasznie. Zobaczcie łapa przy wywożeniu. Wszystko jest. No jest dramat po prostu. Przenosimy się tam do góry z Markiem. Co? Nic więcej tam nie zostało, nie? No nie, no tam to Marek przecież jak coś to mamy. No. Hasiok tam ustawiony? Ja Hasiok zostawiony. Aha. Bo mam na tą lampę tam jest, wiesz? Aha. Dobra, dobra. Dobra, mamy to już tutaj przetegowane, bo... Wolę sobie kawałeczek przebiec niż zostać zjedzony żywcem, chłopie, przez te komary, bo to tragedia, nie? Ja, to była tragedia. Ale już jest dobrze. A tak przy okazji, to też mieliśmy pierwsze branie przed chwilą. Marek miał piękny odjazd, zleciał z tej górki. Zleciał, sturlał się. Sturlał się z tej górki. Zaciął, ale lufa. Lufa no. Na dirigu taka kuleczka 14 chyba, nie Marku? 14, cytrus. Taki cytrusek i. Haczyk, w sumie czwóreczka, to nie jest mały haczyk. No duży haczyk, nie zapięła się rybka, ale fajnie pojechała. Fajnie pojechała. No i koleś pokazywał taką roślinę, która rośnie u nas. Później pokażę. I mówił, że to jest właśnie naturalny taki repelent przeciwko komarom i nie tylko. No i nie przetestowaliśmy tego, trzeba to przetestować. W każdym razie no, pokazywał właśnie, że wiesz, że tam te ziółko po prostu sobie łamie i ten jakby... No, kiełbaski się pieką. Komary na razie odpuściły, to jest piękne tutaj. I co? No i siedzimy, nie? I czekamy na tego 25+. Będzie, bo mówię. Na końcu filmu zobaczycie, że będzie 25+. Oby było. Ja nie wiem, ja powiem ci szczerze, że mnie na rybach, nad wodą w ogóle tak wszystko smakuje. Inaczej, no. Ja, że to jest wszystko najlepsze. No. Potomkarz. Dodamy. Papryka z tym... Szczeciński z kajzerką. Do tego soczek jabłkowy z wkładką. Coś pięknego. Jesteś na rybach i czujesz, że żyjesz, nie? Przyleciliśmy, było branko. Zleciliśmy na dół i na prawej? Na prawej, no. No tam jest ten popek 14. Tu. No ja jak miałem te dwie takie torpedy i tą 15, tylko było takie branie jak u ciebie. Mhm. Takie tydyt, bo to wiesz. Ostrożnie. No takie właśnie delikatne były, nie? Mhm. Zobaczymy. Marek miał branie przed chwilą. To chodź tutaj, Marek, przejdź na ten, żeby ci nie... Nie, bo ja tu mam kij, wiesz, ja tu nie muszę pod... Płyniemy? Nie, co ty, to jakiś maluszek, albo to leszcz, albo to jakiś malutki karp. Na 20? Nie czuć oporu na żółce, wiesz? Na kiju. Maryczkowi coś wzięło. Może być karpik, ale to będzie malutki karpik. Tak? Albo jakiś leszczyk, no. Ciężko powiedzieć po tym. No widzisz, że to w ogóle... Nie walczy? W ogóle. Na tej 20 kulce? Co? Kurwa, no takie to są właśnie zierno, nie? Leszcz. Leszczyk wziął na 20. Kuźde. Kurwa, leszcz na 20. To wiesz. Pamiętasz jak nam brały na 24 i jeszcze to były z jakimś tym dopalaczem? To niczemu dobremu nie wróży, Darek. No, spokojnie. Się zainteresował, wziął, zagryz. Idę po łódeczkę, bo będziemy wywozić. I ty powiem ci, że on nawet nie był z tych takich największych, bo tak patrzałem na niego taka 50 tylko. A są takie już po 80 podchodzące, nie? W porządku.
Ja, taki różowy. Różowa landrynka z ciebie jest. No. Tak wyglądam. No. Te dzisiejsze słońce opaliło. Jutro no. Ma być. Odwiedził nas tu kolega. Przyjechał teraz. Ale zobaczcie, czym przyjechał, kochani. To jest dopiero full wypas. Załączysz? Tak, o, już wyciągam. Tak, kurczę. Ameryka, kochani. Ameryka. Lodóweczka się chłodzi. Coś pięknego, nie? Samochód wędkarza. Prawdziwy samochód wędkarza. Nie? Tak jest. Tak jest. Coś pięknego. Mareczek jest smutny. Taki smutny. No ja czekam na karpia tego obiecanego 25 kg coś tak godoło, ale jakoś póki co same leszcze, no. Co mi z tych leszczy, Dareczku? Leszcz. Jak do tej pory leszcz, nie leszcze. No siedzimy, patrzymy na mecz. Coś pokażę. Następny bajer. Troszkę telefon sobie. Jak ty to włączasz? Tu wodę jedna jest, ma nalane. Czekaj, Mareczku. A ty sobie idzie ten. Ja tu sobie zmieniasz w jakiś. Jak mu lecieć. A ty elektrycznie, tak? Podłączone? Tak, mam podłączone teraz, no. Ło! Zimna? Ja cię drucę. Fajnie, nie? Masz tam. Ale chłodna. No kurwa. Też? Jasne, jest dużo, dużo chłodnie jest. O kurde. Wow. Teraz to idzie, nie? No. Kurwa. Konkretnie. Jak pięknie. Najlepszy chyba prysznic, nie? No. No. Ale nie, dobre jest, pięknie. Tak? No super, bajka. Jest tam jeszcze? Jest jeszcze trochę. Marek chycił za miech. Kończy się. Ja, trzymaj się, hej! Ta czwóreczka daje radę. A czemu bym miała nie dawać rady? Ty, ale samochód idealny, nie? Na takie wypady, na rybki. Coś pięknego, nie? Coś idealnego. Coś pięknego wam powiem, no. Nic nie musisz rozkładać. Marzenie wędkarza. Jedynie co to kije tylko rozłożysz i chytasz, nie? Sorry, ale wiesz, jest zima, wybasko sobie włączysz. Ta. Wyśpisz się i w ogóle, no, no i... No i cieplutko i ten... Kurde, daj spokój, coś pięknego. Coś nie ma, nie ma co dodać. Nie ma co dodać. No, my walczymy. Na razie hica, czekamy aż zajdzie te słońce za te drzewa, bo jest... Miałem, piękna rola była. Udało się wspólnymi siłami z Mareczkiem go wyhonować. Ja już go, polim go troszkę, niech on się troszkę schodzi. No myśleliśmy, że będzie troszkę większy, tak szczerze powiedziawszy. Ale brzuszek ma swój też, nie? Jest taki chudzinka, no zaraz, nie? Zaraz go też, no... Zważymy, Dareczko, ja. Czy zjemy, Darek, bo nie wiem, co ty z nim chcesz zrobić. Czy chcesz go zjeść, czy co? Czekam, na grilla. Muszę się najpierw goczyć. Zaraz będziemy. Widzisz? To bym miał 80 kg, Dareczku. 83,40 czy to 83,50. Ale czemu się to tak popierdoliło? Powolutku, no. Fajnie, no pęteczka. Szkoda, że w uncjach, a nie w kilogramach tym razem ta ryba. No, musimy to tam przeliczyć. Darek, ty jesteś jako jeden z pierwszych, co ryby łowi nadzieżnie w uncjach. Dobra, to przełączymy. Dobra, no to co, dalej, nie? Wywozimy i... No, trzeba wywozić. Dobrze. I ten, nie?